Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, jestem oczywiście Maciek z długą Bertą. Z długą jestem, dzień dobry. Tak, i witamy was oczywiście w kolejnym odcinku Modnych Bohaterów. I moi drodzy, powolutku, małymi kroczkami zbliżamy się do końca, ale spokojnie. Ale to jeszcze nie dzisiaj. To jeszcze na pewno nie dzisiaj. I słuchajcie, plan jest dzisiaj taki. Zważywszy, że w poprzednim odcinku ubiliśmy Queen u Maćka, której zresztą nie masz przy sobie, nie wiem czemu i nie wiem dlaczego. No nie wiem. Gdzie się wcięło. Słuchajcie, postanowiliśmy, że wybierzemy się jeszcze raz do Unstable Ants, gdzie mają być te wieże śmieszne, takie, o których mówiliście. W ogóle Wojtuś, nie powiedziałeś na wstępie odcinka o tym, że zbroja z Queen, która nam wypadła z tego Queen Scale'a, my sobie ją zenchantowaliśmy, więc ona jest enchantowana i generalnie nie zmieniło się na niej nic, oprócz tego, że mamy unbreaking i tam jakieś takie pierdy, znaczy, nie? No jest bardziej wytrzymalsza i tak dalej, tak. Więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Teraz tak, dokładnie. Powiem... Dobra, wiesz co, zrobimy to inaczej, chodź. Po jajeczka. Po jajka, bo przecież czekać na te mrówki to po prostu... A słuchajcie, jak zostanie trochę czasu na koniec odcinka, to ewentualnie wtedy pospełnimy sobie jajka. Ja myślę, że jajek już nie ma sensu spełnić, Maciek, bo już pokazaliśmy wszystko chyba. Tak myślisz? Tak, tak, bo to no, nie ma tutaj za bardzo... Ale zawsze jest taki moment, wiesz... To jest dobra, tak ja biorę Unstable Ants, chodź. Czekaj, bo ten bisz mi nie działa. O, działa. Tepłem się. A gdzieś ty... A tu wlazłeś. Unstable. No, i ten teren. I ten teren. Dobra. I słuchajcie, my musimy znaleźć wieżę, która jest większa. W sensie bogatsza? Tak, więc bo wiesz wybieramy, co? Żeby znaleźć te... nie Ultimate, tylko jak? Royal Guardian? Tak. Tak. Wiesz co, ja tutaj mam... Czekaj, tu jest... Wiesz co, poczekaj. A my byliśmy w tej tutaj? Byliśmy raczej... A ty masz spawnerów, poczekaj. Czy tu są? Byliśmy. Czekaj. To jest raz, dwa, trzy, cztery... To jest pięciopiętrowa, a mamy znaleźć sześciopiętrową. Tak pisali w komentarzach widzowie? Tu byliśmy, bo tu nie ma spawnerów. Czekaj, w którą my powinniśmy iść stronę? Na wprost, po prostu na wprost. Na wprost, dobra. I w ogóle, słuchajcie, mamy te buty, które nam pomagają nie spadać. Mm-hmm. W sensie... Tak. To jest całkiem spoko. I słuchajcie, czytaliśmy też wszystkie komentarze odnośnie tego, że Prince i Princess nam pomogą, jeżeli nakarmimy je blokiem złota i w ogóle. Mamy jajka tych Princeów i Princesy. Princesy kokosowa, Princesa, tak? Nie. I słuchajcie, my sobie to zespełnimy oczywiście. Nie Mobzilla, tylko Kinga, też będziemy obiec za znaczy, kilka odcinków. Ja powiem inaczej, dajcie nam znać, czy zespełnienie właśnie księcia i księżniczki z jajek da nam to, że one będą z nami. Tak, będą. I czy będą nam tak? No chyba tak. Bo ja nie wiem, jak nakarmimy, bo chodzi o to, że one będą takie małe i jak my je nakarmimy tym blokiem złota, diamentu, to w tym momencie one będą nasze, bo się będą takie większe już, tak co wyczytałem w komentarzach. To jest raz. A dwa, że słuchajcie, też czytaliśmy w komentarzach, w sensie ja i opowiadałem Wojtkowi, że wy strasznie się boicie, że modni się kończą i w ogóle, ale będzie drugi sezon i będziemy teraz my mówić, że witamy was w sezonie drugim. Tak, będzie drugi sezon i ja od razu mówię i to już ma... O Jezus, co tu tak krzykło? Ja już Maćkowi mówiłem, że drugi sezon będzie prowadzony troszeczkę inaczej niż do tej pory. Mianowicie pokażemy wam więcej modyfikacji, tych takich mniejszych, pomniejszych. Ale oczywiście i będziemy stopniowo jakby przechodzić dalej. Tak, będziemy to robić stopniowo, będziemy starać się, nie wiem, może jakieś odcinki, na przykład nawet chociażby schodzenia po kopalni, z poszukiwaniem jakichś nowych ród i różne, naprawdę różne rzeczy, bo to faktycznie jest raz. Zdajemy sobie z tego sprawę, że to, co było teraz, to było wszystko na YOLO, ale zważywszy, że to jest tyle ciekawych rzeczy, no to wiecie... To na jest YOLO, raz, jak a dwa, tak, a dwa to jest to, że prawdopodobnie będziemy mieć teraz więcej bossów i więcej światów, do których będziemy mogli wejść. Mhm. Znaczy to jeszcze zobaczymy, jak będzie zrobiona paczka. Raz, dwa, trzy, tak. Cztery, pięć... Gini. Będzie szóste? Będzie, bo się zespełni pewnie zaraz, raz, w sensie dwa, wyrenderzy. Trzy, cztery, no jest pięć maczek nadal tu. Oni ma da... Nie a to musi być sześciopiętrowa? No pisali, że sześciopiętrowe i wtedy w tych skrzynkach na samym dole właśnie będą te rzeczy, ten Royal Guardian cały. Wojtek, panda tu jest, znaczy taki misiek, ale wygląda jak panda, widzisz to? To jest panda, po prostu panda. Nie jest napisane jako miś, jako bea. No ale wygląda jak panda, gdzie ty jesteś? O, to już musiał gdzieś pójść, ja nie wiem, Maciek. Ja nie wiem, ty wiecznie musisz iść nie tam, gdzie ja. Ale ty mnie to uwielbiasz przecież. No. A potem się dziwi. Wojtek, gdzie ty jesteś? Bitch. Where are you now?
O, co mnie uderzy? Czy na horyzoncie jeszcze jakaś wieża się zastanie? No właśnie trzeba pochodzić. Szkoda, wiesz co, że nie wzięliśmy tych... Oczywiście, Wojtek, pokażemy jeszcze, postaramy się oczywiście. Przed ubiciem Kinga pokazać wam te wszystkie, wiecie, lodówki, pralki, zmywarki, tylko to musimy się do tego też przygotować odpowiednio. Tak, ale to może zrobimy w poniedziałek? We wtorek. A, we wtorek. We wtorek będzie teraz. Okej. Okay. Tak. No to już wiecie, że w poniedziałek będzie Sky Element. Albo Alicja, skąd wiesz? A ja wiem, co będzie w poniedziałek. Co będzie? Bene Bilbercie. Nie będę cię krakał. A to nie, to ty nagrywasz. Ha, 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 ha. A ja się tego nie wykraczę. No to Magda cię ubije. Nie ubije. Prawda, zobaczysz? Madzia? Madzia mi napisze na WhatsAppie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No, no. Ja jestem ciekaw, ile osób załapie, o co chodzi. No ale dobra, to, bo to jest tylko takie słowo rzucone na wiatr, tak po prostu. Ach. Ale to będzie tytuł mojego odcinka też chyba. Tak? No. Ła, co mnie tu... Co to za jakiś motyl? No też coś uderzyło. Ła! O, to jest... Raz, dwa, trzy, cztery... Tak. To jest to. No to idziemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Tak, jest sześć. Tylko słuchajcie, ja od razu mówię... Możesz mieć lagi. Mogę mieć lagi, dodatkowo po prostu to przebiegniemy. W sensie przebiegniemy... Co to jest? To tu to zabiera ci rzeczy, uważaj. Ale ja mówię o tym tu. O czym? Tu, za tobą. Ej, zabrało mi... Zabrało mi Bertę! Maciek, jak? Chodź tu do mnie, halo! Czekaj, bo muszę swoją Bertę odzyskać, halo! A ja nie wziąłem łuku w ogóle, nie? I hełm mi strąciło, no! Mam Bertę. Masz? A hełm mam, mi tylko, wszystko masz? Tak, mam, tylko czekaj, muszę się... O! To pozakładaj. Zobacz, bo tu jest coś takiego dziwnego bardzo. Spójrz tu do góry. Tylko to... Ja mam oko. Czekaj! Ale... To jest Eye of Ender Block. Czekaj. O nie, uważaj! Znowu te potwory. Aaaa! Czekaj, zbijmy to. Dobra, ja to wezmę. Nie wiem po co to, nie wiem czy coś tutaj chyba... Nie, tu nic nie ma. Dobra, chodź, idziemy do tej wieży, bo to trzeba... Okrążmy po prostu te potworki. Te potwory właśnie, Wojtek, tego pilnują bardziej niż myślisz. W jakim sensie? No w sensie takim, że one chyba są strażnika... W sensie... Nie... Myślisz, że nie? Że tak się randomowo tylko pojawiło? Ja myślę, że one... No nie, nie, chyba jednak chyba nie. Jednak nie. To no, wiesz co? Ci. Może właśnie te lepsze są tak... No może. Ale dobra, to po prostu biegnij i... Dobra, ja już jestem na schodach. Ja też. Nie, wiesz co? Mam wrażenie, że one są jakoś tak randomowo, czy coś ten deseń. Co tutaj... Ty idziesz w prawo, jedę w lewo. Zbijaj spawnery. Nie zbijamy właśnie spawnerów, idziemy na YOLO. Na, nie, no to tak, ty. Tak, na YOLO idziemy. No dobra. Idziemy na YOLO. Co to było? Co to jest? Co to jest takiego dobra. Wielkiego? Halo? Cutter killer. Wojtek, my nie wzięliśmy naszych kanistrów, nie zrobiliśmy. O nie. No brawo, Jasiu. Oho, już cutter killery. O, super! O, jak dobrze, że mamy jednak faktycznie tą zbroję, bo ja właśnie zostałem... O nie, 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 ja nie, wchodzę. Nie, nie, sio. Sio, powiedziałem, jak mi tu FPS-y skaczą, ja nie wierzę. Ja jestem właśnie w bliskie spotkanie z tymi robalami mam, wiesz? No i super, i właśnie nie mam Berty, fajnie. A co ty, spadłeś tam na dół? No oczywiście, bo mnie wyrzuciły. Wojtek, tu są... Bazyliszki chyba jakieś. A łatwo mi podpaliło. Możesz sobie ode mnie iść. Ej, coś mi tak podpaliło, że mi życie spada. Bo czekaj, nie mamy kanistrów, no kurczę, nie Wojtek, nie to. Mamy. Nie powinniśmy zrobić. Czy ty umrzesz? Nie, no nie, na razie nie. Halusz, ole. Staram się chociaż nie umrzeć. Co tu się dzieje? 17 FPS-ów. Mówiłem zbijać spawnery. Mówiłem zbijać spawnery. Bardzo zły pomysł. Czekaj, ja muszę moją Bertę odzyskać, halo. Tu jest Berta. Wrzucił mnie zwierzę i spadam na sam dół. No ja też. Ale tak sobie wszybuję. Ja też. Widzisz mnie? Popatrz się. Czekaj, bo ja... O Boże, co tu się dzieje? Mój drogi Wojtku, zbijamy spawnery, mi to nie interesuje. Czy ty nawalasz piorunami? Tak. To jest bardzo zły pomysł.
nie wierzę. A może po prostu tam wlećmy na game modzie, co? Nie, bo nie ma czytowania. Boże, mój komputer wybuchnie po prostu. No dobra, no musimy... Ewentualnie możemy jedyne co zrobić, tak na dobrą sprawę, to próbować, bo zawsze pamiętasz, że przejście jest na przeciwległej stronie, więc... Jakoś to będzie trzeba zrobić. Wchodzę, znaczy do góry znowu. Proszę cię, zbieraj spawnery, no właśnie, Wojtek. Zbijam je. Czemu ty mnie nigdy nie chcesz posłać od razu, tylko za drugim razem? Ale Maciek, spokojnie. No spokojnie. Ja nie wiedziałem, że tu nas wyrzucą, bo nie wyrzucił nas wyrzucił nas Caterkiller. Mnie wyrzuciły ćmy. Którą to poszedłeś w stronę? Aha, tam iść... Patrz, gdzie są zbite spawnery. Na początku idziesz w prawo. No, a ty miałeś iść w lewo. Znaczy w lewo, w lewo. To zbijamy, ja idę w takim razie w prawo i zbieram w prawe spawnery, żeby... Ale Maciek, nie lagowało, zbijajmy z jednej strony, bo one się już potem nie respią. A ja ci, ja sobie pozbieram z drugiej, no dobrze, to jak chcesz. No. Jestem na ćmach. No i już. Faktycznie jest bazyliszek. Jest. Dobra. Co mnie? Pajęczyna? Serio? Ale pamiętasz, tam jak byliśmy w tamtej wieży, też były bazyliszki. Tam były bazyliszki? Mhm. Kurde, nie mogę trafić w spawner, nie? Kurde, one się tylko rozpiły. Oho. Dobra, to mi się ładnie ten ogarnęło. Ogarnęłszy. Mhm. A tu już Wojtek zostawił pszczoły i mnie dopadły. No nie, bo ja szedłem jedną stroną. Nie szedłem. Oho. Boże, ile. Dobra. Ciem. A ja walnę tym. Co to się. Co tutaj za błyskawice? Halo? No, chciałem piorunami, to kilka naraz niż zabiło, nie? Dobra, faktycznie coś mi tu kurde podpala. Mhm. Tak. Są mantisy. Tu są te wielkie ćmy. Boże, ile tego się tu narespiło. Nie! Ale ile ekstra wpadło, patrz, po enchancie. O Jezus, co mnie tutaj tak... Fucking shit. No wpadło sporo. Super. Co? Ej, te oczy tu są. Maciek, na górze są nightmary. Ty żartujesz. Jak ja wyleciałem. Damy radę. Czekaj, lecę. Lecę, bo chcę... Nie wiem, gdzie lecisz, nie widzę. I can see ya. Ty jest, o, jesteś tu. Dzień dobry. O, cześć. No mnie zdupiło z góry. Pięknie. No, bazyliszek tu jest, fajnie. No, poczekaj, co będzie na górze. O, tu widzę, że wszystkie ładnie spawnery zbiłeś. Grzeczny tak, chłopiec, zacząłem już tutaj zbijać, dobrze. Tylko Maciek, na górze będzie największy problem, dlatego że są niestety... Dlatego, Wojtuś, mamy te fajne buciki. No tak, tak, tak. Że to faktycznie na mnie... No tu żeś nie zbił ćmy. Tylko, że... No bo nie zdążyłem, bo mnie wyrzuciły do góry i wpadłem na te, na nightmary, nie? Aha. Koniec, nie ma was, dziękuję, żegnam. O, dobra. Tu będzie... To jest góra? Nie, to są oczy. Oczy. Oho, i właśnie mnie te oczy... Dobra, już nie ma oczek. Hihi. Dobra, też rozwaliłem. Ała, coś się nie podpaliło, tylko nie wiem co. O, czekaj, leci do mnie oko. A co w ogóle z tych Bisz, możesz się przesunąć? To, z tych oczu, Wojtek, to było nam potrzebne do tego, do Berty. Aha, faktycznie. Ej, coś mnie tak fajnie pali. Poczekaj. Jak już tutaj jesteśmy, ja sobie zrobię mały porządek. Wyrzucasz też? Tak. Coś mnie leje, tylko nie wiem co. Dobra, tu są rzeczy niby do Berty, ale do Berty to my mamy wszystko tak na dobrą dla sprawę. Dla Magdy jeszcze Berta. Jest na Berta przyszłość, dla Magdy. Tak? A jest, dobrze. Czekaj, tylko, ty że... tam wszedłeś, mój drogi? No właśnie wchodzę, tylko że tu jest problem, bo tu leżą, są nightmary i one będą nas bardzo zrzucać z tej wieży, nie? Właśnie... A weź tam łukiem je. Nie mam łuku. Jestem! Zbijam spawner! To zbij. Nie ma. Koniec. No, dobra, czekaj na mnie. Dobra, wyczyściłem wszystko. Wiesz, potem, później... Kurczę, chyba żartujecie, no. Wojtuś, wszystko zostało wyczyszczone i... Wleciał nam miecz ładny, a nie jakaś pałka, to nie. Jakiś miecz ładny, nie, to jakaś pałka. To się zdecyduj, pałka czy miecz. No gdzie jesteś? No idę do ciebie, bo spadłem kilka pięter niżej, wiesz? Aha, dobrze.
No jestem ciekaw, czy... Tylko, że nie wiem, tylko, że będzie chyba jeden miecz. To najwyżej poszukamy drugiej takiej wieży. To ewentualnie może najwyżej po odcinku zrobimy to sobie... Albo nie, to już na odcinku. Nie. No, jak będziesz chciał. No. Ja myślę, że ludzie też się będą cieszyć, że seria, chcieli. Że sezon pierwszy trwa dłużej, Wojtku. Mhm. Widzę, jak się ładnie tam wypróżniasz. Tak, wiesz co, wywalam, bo tu mam takie pierdoły mi powypadały. Ty też od razu wszystko powyrzucaj, bo tutaj będą lepsze rzeczy. A czy ja mam pusty kwipunek? A to wywaliłeś wszystko? No prawie. Okej. Tylko sobie dirta zostawiłem, żeby się wspinać do tych spawnerów. Mm-hmm. Bo właśnie widzowie nam podesłali bardzo fajny pomysł, jak to zrobić. A tu jest dziura, tu jest wyjątkowo na środku, no wchodź. Albo dobra, ja wejdę pierwszy. O nie! Rozwalaj spawner. No, to ty rozwalaj, a ja bronię. Dobra, już, rozwaliłem. Jest? Tak. Wszystko... O Jezu, bliższy kopci. Dobra, patrzymy na skrzyneczki. Czekaj, bo tu jest jeszcze, Maciek, halo! Co, jeszcze halo, nie mam killofa, weź no niż szybko! Jeszcze. Dobra, już. Dobra. Uff. Dobra, czekaj, i patrz, to skrzynek. Moment, Maciek, mógłbyś mi oddać moją zbroję? Tak, proszę. No, chyba leży. Wciągnąłeś, dzięki. Tu jest, dobra. Tu są te wszystkie takie, wiesz, Emerald Chest i w ogóle, nie? A, to jest, to nie, to idziemy od razu dalej, bo tu się nam to totalnie nie przyda. Tu jest zejście w dół, tu. Gotowy? No chodź. Padam. O Jezus! Tu są tylko te. To ty je bij, a ja wchodzę na spawner. Chodź. Czy ja słyszę... burzę? Je bij. Tak, słyszysz burzę. Nie mów mi, że tu będą te... Krakeny, bo nie zniesę. Już nie ma. Już? Dobra. Ja sobie szybko... Aha, bardzo jest... fajny patencik nam właśnie widzowie sprzedali i jest super. Co jest w skrzyneczkach? Nie wiem, tu jest jakiś fair sword. First, tak. Fairy, Wojtek, nie fair, tylko fairy. Fairy stage. Wróżkowy, mój drogi. No moć, zaraz zrobię wróżkę, to cię braknie. Będziesz tańczył w rondzie baleriny? Tak. Dobra, tu nic nie ma ciekawego, więc schodzimy niżej. Ja schodzę, czekaj. Gdzie ty jesteś? Tu, no, idź. O nie, bazyliszki. Dobra, to ty idź na ten, a ja spawner. Nie, to czy ty niż spawner, ja będę je bił. No wiem, tylko muszę do nich dojść najpierw, o Jezu. No z bazyliszkami to jest ten największy... Ale one są na hita. No tak, no ma jak masz pertę. A, w ogóle o tym zapomnieliście, słuchajcie. Zatruty. Pisaliście nam o tym, żebyśmy ulepszyli bertę żelazem. I owszem, wychodzi coś, co się nazywa slice. Ale ja nie wiem, czy to jest lepsze. Au! Jak mnie odrzucił? Ty jesteś chyba śmieszny. No, ja mam dziwne wrażenie, że ja umrę, Maciek, wiesz? Nie umieraj. Masz co mało serc. Aha, rozumiem, że jesteśmy obaj wrzuceni w kozi róg. Tak, czekaj, ja już tu wchodzę. Tylko mam nadzieję, że nie zespawni się. Nie ma. Dobra, super. Co jest Jezus, w skrzynkach? Ja tu mam rzeczy emeraldowych. Czekaj, ja sobie to powyrzucam tutaj. Ametystowe teraz. Powypadało. Kupa. Się tu wszystko stąd wywalam, tylko to oko chcę zostawić sobie. To jest niepotrzebne, to też. Złoto też mi nie jest potrzebne, emeraldy. Gdzie tu jest dziura teraz do spadku? Do spadku. Tu jest. Dobra, ready? Tak. O, a tu są te. To one są szkodliwe. One odrzucały chyba, z tego co pamiętam. Ale nie są na hita pod nabertę, a mają mało życia, więc... Dobra, wspinam się. Chodź. To jest w skrzynkach, kupa. Już. Mhm. Patrz, to ładnie, gładko i widzisz, jaki mamy zespół? Dokładnie, ale powiem ci, że tutaj jest... A czekaj, co to była za zbroja, halo? Rabi boots. Rabi helmet. Oh my god. Czy... Co to jest to jabłko, halo? Jakie jabłko? Takie, gdzie ty jesteś? Takie. Co to robiło? To było, oh my god, no don't coś tam, nie? Oh my god, no, don't do it. Czy to nie... Nie wiem, czy to nie jest drzewo takie wielkie, albo to jest jakaś bestia, jakiś potwór, nie pamiętam teraz. To było chyba... Tak, to było to wielkie drzewo, które Magda spełniła. To jest chyba to, tak? To ale ja to nie jestem Wojtek, wiem, czy to jest to. Albo wezmę, ładnie się świeci. Dobra. Czekaj, jestem tylko, wiesz co, zbiję sobie, bo mi się bloki kończą powoli. Moment, stój. No, dobrze, spokojnie, no szukam zejścia, halo. Dobra. Tu jest... Co jest niżej? Pod coś nami... grzmocze. No, dobra, hop. A, jumpy buggy.
pewno nie były jakieś mega trudne. Nie były trudne i są przyjemne. Dobra, to ja się... Winduję się. Dobra. Już. Super. Tutaj, moi drogi, mamy bardzo dużo jajek. O, fajnie. Widzę w tych skrzyneczkach. Tak, tu są, widzę głównie... Tu jest zejście. No, dobra, poczekaj, jeszcze sprawdzę te skrzynki wszystkie. Enchanted Gun Rabbit, tak. Oh, no, don't. No, again. Super. Już będę spełnić tu Krakena. Dobra. Czy to słyszałeś? Co? Ten taki dziwny dźwięk. Nie. Gotowy? No, hop. Nie wiem, co tu jest, ale... O, Jezu. Caterpillary. O niej, te pajęczyny. No niestety, trzeba się do nich dostać. Dobra, czekaj. Wojtek, ty mnie wyteleportował z wieży. Jak to? No ja jestem na zewnątrz wieży. Jak jesteś na zewnątrz? Tepaj się do mnie szybko. TP undecided? Dobiemy tak. Coś, tak? Ty mnie wytepało z wieży, ty. Ale co? No, to ja nie wiem. Nie wiem. Kurde, ile tej pajęczyny. Ach. Weź może z łuku ich nawalaj. Nie mam łuku, nie wziąłem. No to jak ty do wyprawy idziesz przygotowany? Halo? No tak jakoś. A czekaj. Co ty tam? Co to tu się dzieje? Halo? Wśród nami nawalam. Nawalaj bardziej, bo chcę wejść na spawner, a nie umiem. O dobra. Prawie. Nie mam już mocy. Ile tu motylków. To jest chyba najgorsze. Próbuję, tak wchodzę. Znaczy zaraz, bo coś mi tu leje i leje. Caterpillary się spawnią niestety. Jest strasznie dużo pajęczyny. Jeszcze mi ten bisz tu zasłania. Chryste panie. O tak, to dalej. Czekaj, gdzie ja mam coś, co mogę sobie podłożyć? Nie mam nic. Dobra, idę. No idź. One się nie respią, więc szybko. No kurde, te motyle mnie odrzucają. Tak, widzę, dobra, idź, ja je będę tutaj starać się. Nie ma tu spawnera już. Nie ma? Nie ma, piorunami. Czyli pioruny go rozwaliły. No dobra. To czekaj. A to były tylko dwie skrzynki? No może. Spawn the princess. Bierz. Queenscale chestplate, Wojtek, dostałem. Maciek. I Queenscale helmet, co? Bo my je rozwaliliśmy tymi, zaraz co mam. Co to jest? No to jest Royal Sword. Naprawdę? My je rozwaliliśmy piorunami. Bo one niszczą, pioruny niszczą wszystko, więc te rzeczy albo... Czyli te rzeczy musiały się zniszczyć. Świetnie. Ale mam Queenscale Legends. A ja mam hełm i... Buty mam. A ja mam hełm i klatę. Ale miecz ma... No to mamy cały czas i mamy miecz, dobrze. No dobra, czyli rozumiem, że jeżeli chcielibyśmy jeszcze drugą raz... Wieżę. O, taka sytuacja. I jaki ma damage ten miecz? 700. 50. No to takim będziemy nawalać. Także tutaj wszystko na bank idzie na hita, więc to już raczej, chociaż oczywiście nie king. A czekaj, łuk, to zostawiam. Właściwie te miecze do... Ultimate to mamy już ich tyle, że to się nam totalnie nie przyda. No. Więc dobra, jest ok. Czyli w takim razie, słuchajcie, The Royal Guardian Sword mamy, więc jest fajnie. To co, ja myślę, że możemy chyba wrócić. Tak, klikaj sobie na mapie na powrót, czekaj. No po co? Halo, kliknij w mrówkę. Gdzie masz mrówki po to. Aha. O, ale nas wrzuciło. Fenomenalnie, jeszcze pada deszcz. Bardzo ładnie. Znaczy nie Halo. Wiem, gdzie ty jesteś, ja jestem... Aha, ty jesteś tam daleko w ale ogóle ode mnie. Ale wpisałem weather. Koło statku piratów jesteś. Mhm. Wojtuś, a ile mamy czasu? Powoli będziemy kończyć. O, no to akurat. Także idziemy do domu. Więc słuchajcie, Royal Guardian... Pokaż, chodź tu w ogóle, ja ci dam go w ogóle i pokaż mi, czy on jest też taki wielki? Tak. Pokaż. Wow. Alright.
Mamy go. Dobra. Unbreaking 5 jest na nim tylko. Tak, on ma jakiś tam achievement, ale... No a na Bercie jest Knockback 5, Bane of Anthropods to i Fire co? Aspect. To wiesz co? Czekaj, to właściwie skoro mamy ten, to ja bym proponował, żebyśmy może tutaj włożyli sobie ten chest. Dobra, cały już, do naszego tak, stojaczka, niech on sobie tutaj będzie, także mamy w razie czego jeszcze jeden dodatkowy. Jakby ktoś chciał nas kiedyś odwiedzić... Tak. W razie czego. Dobra. Więc o. Mamy. Berta też na pewno jeszcze jakaś się jedna znajdzie. No i The Royal Guardian. To, to ja tego Guardian daję tutaj do tego, tych lepszych rzeczy, Wojtek, w takim razie. A wiesz co, czekaj, poczekaj sekundkę. Zaraz sprawdzę jedną rzecz. Bo wiecie, ja to używam takie rzeczy. Maciek to w ogóle tego nie używa. Co? Czego? No tej do receptur. Aha. Ale nie ma niestety na tych modach czegoś takiego jak stojak na bronie. Jest! Magda ma co? A na bronie? Jest! Czekaj, Magda chyba miała tak. To jak on się nazywa? Albo, na, albo miała. Ja poczekaj. Albo miała tylko i wyłącznie na zbroję, tak jak czekaj, tutaj jest. Jest armor stand. No, jest, bo Magda ma całą kolekcję przecież u siebie. Halo. Assistance. A ja nie wiem, jak to się Maciek nazywa i to jest duży problem. Hmm. Jakbyś to nazwał po angielsku? Nie wiem. Ktoś armor pomyśl. Stand? No nie, no to jest armor stand, to co tutaj stoi. No to Madzia ma chyba takie. No ale tu nie włożysz broni. Ja nie pamiętam, miała na pewno na ten, na noże, Boże, na miecze, bo wydaje mi się, że było pokazane na miecze chyba. Tak. Słuchajcie, przy okazji możecie też sobie zobaczyć, jak wygląda tutaj całość tych modów, że jest ich bardzo dużo, ale Maciek, wiesz co... Tak szczerze powiedziawszy, to ja nie wiem, gdzie to ewentualnie, jak to się nazywa. Nie mam bladego pojęcia, bo tutaj jest tyle tego. Także tutaj, Wojtek, w poniedziałek pójdziemy znowu tam, postaramy się zdobyć ten miecz jeszcze dla mnie taki. I pójdziemy na jeszcze jedną rzecz. Mam plan, ale to zdradzimy dopiero we wtorek. Czekajcie, ja tutaj szukam jakiegoś właśnie stojaczka, ale... Chociażbym się bardzo, widzę tutaj, próbował, to niestety go nie widzę, więc nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Mhm. Bo żaden stand nie działa, jest tylko jeden stand, po prostu armor stand. Nie ma nic do broni, ewentualnie... Kurczę, możemy... ja muszę sprawdzić u Magdy na odcinku, czy tam było tylko na broń, w sensie, czy tylko na zbroję i broń, czy była tylko zbroja. Ale znaczy, wydaje mi się, co? Że na miecz też stoi miecze, ale nie jestem pewny. Ja nie pamiętam, ale wiem, że można zrobić na przykład... półkę i na półkę położyć miecze, czy coś w tym stylu, ale tak patrząc tutaj po tym wszystkim, bo tu jest cała masa tego oczywiście, to średnio widzę jakiś armor, coś. Boże, ile tu jest kolorów plecaków, masakra. Hihi. Gingerbread man, nie wierzę. Ciekawe, czekajcie. Słuchajcie, no tu jest naprawdę bardzo dużo rzeczy i my nie będziemy ukrywać, że w tym sezonie na pewno nie pokażemy wam wszystkiego. Dlatego drugi sezon będzie takim sezonem, gdzie będziemy już wiedzieć więcej o tym wszystkim i nie będziemy tak jolować na moby, po prostu, żeby to wszystko, wiecie, jak najszybciej zdobyć, tak? Mhm. Będziemy raczej podchodzić do tego tak bardziej na spokojnie, bym powiedział. Tak. I żeby było jeszcze więcej odcinków dla was. Nie, dobra, ja tego nie znajdę. Nie chcę już tutaj zanudzać oczywiście patrzeniem, ale jest dużo żarcia i w ogóle wszystkiego, także jest jak jest. Dobrze, Maćku, to ja myślę, że tak, cel na dzisiaj mamy zrealizowany, to myślę, że możemy kończyć. Dobrze, to kończ ładnie. Także słuchajcie, dzisiaj taki odcinek półgodzinny, więc cóż, my wam bardzo serdecznie dziękujemy. Ze mną był oczywiście Maciek. Byłem. Jeżeli wam się podobało, zostawcie koniecznie łapki w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadajcie też do Maćka. Jak wiecie, u niego w poniedziałki są modni, u mnie w piątki. Więc cóż, na social media też wpadnijcie. No. Padnijcie, tak? Padnijcie. Tak, tak, no, tak, tak, no, tak, 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 tak. Także słuchajcie, dajcie nam znać odnośnie tej Berty, jak powinniśmy ją ewentualnie zmodyfikować, czy możemy użyć na przykład żelaza i jak to działa i... Bo ona bez żadnych enchantów, bez żadnych takich, wiecie, feature'ów fajnych. Tak, wychodzi po prostu slice jakiś, nie wiem, slice to jest ściachać, coś no. takiego. Więc... Albo plasterek. Albo plasterek. No to w sumie dziwna nazwa na miecz plasterek. No ale cóż. Także cóż, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Dawaj, jeżeli macie na nas jakieś rady, piszcie, co chcielibyście jeszcze ewentualnie zobaczyć. Może w ten sposób. Tak. O Jezu! Jezus, dobra, kończymy, bo tu się zaraz cały dom spłonie po prostu. Wiesz co, to może ja postawię to jabłko tu na środku, co? Nie. Na pewno? Na pewno. No dobrze. No to cóż, my wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć i... Pa, pa! Pa, pa.